Emilian Kamiński miał nałogi? Przyjaciółka zdradziła prawdę. Śmierć Emiliana Kamińskiego, 70 litrów, jest ogromnym ciosem dla jego rodziny i przyjaciół. Tym bardziej, że aktor, który miał problemy z płucami, starał się żyć zdrowo. Dużo spacerował, ćwiczył, nie palił, zdrowo się odżywiał. Zamiast alkoholu wolał mleko, mówi Super Expressowi jego przyjaciółka Tatiana Sosna Sarna, 68 litrów. Która ostatnio spotkała się z aktorem na planie nowego filmu. Emilian Kamiński od dawna zmagał się z chorobą płuc, która nasiliła się kilka miesięcy temu. Założyciel teatru Kamienica starał się nie przepracowywać. Ale jeszcze w październiku był na planie czwartej części filmu z kultowej serii U Pana Boga. W reżyserii Jacka Bromskiego, 76 litrów. Już wtedy wspominał, że nie czuje się najlepiej. Zdjęcia odbywały się w Jabłonnej. Trwały od rana do późna. Emilian był nieco zmieniony na twarzy, ale w bardzo dobrej formie. Pytałam, czy jest zmęczony. Powiedział, że bardziej męczące są dla niego wieczorne próby i spektakle w teatrze niż praca na planie filmu. Tego dnia nawet dowcipkował, grał jak każdy i wyglądał całkiem normalnie, mówi Tatiana Sosna Sarna. Aktorka wyznała nam, że fakt, że aktor chorował na płuca, była dla niej zaskoczeniem. Na płuca chorują ludzie, którzy palą papierosy, a on nie palił. Emilian był przykładem dla innych aktorów. Dbał o siebie. Znamy się od czasów szkoły teatralnej. On był na trzecim roku, a ja na pierwszym. Nie palił i nie pił. Zamiast alkoholu pił mleko. Przynosił ze sobą na studia całą butelkę, wspomina pani Tatiana.